Widzicie, prawie 3 miesiące tego roku już za nami, pierwszy kwartał. Przez te 3 miesiące, czym żyła gmina Wisznice? Na jakim etapie są poszczególne projekty, programy realizowane w gminie Wisznice? I czy nawet już przez ten krótki okres czasu, 90 dni nowego roku w budżecie, który przygotowywaliście przecież w roku zeszłym jeszcze pod końcówkę, pojawiło się coś nowego? Witam Pana, witam Państwa. Czym żyła gmina Wisznice? Gmina Wisznice przede wszystkim żyła uruchomioną farmą wiatrową. W tej chwili jesteśmy na takim etapie, że mieszkańcy obserwują turbiny i patrzą, czy wszystkie się kręcą. Jeśli się nie kręcą, wszystkie to pytają dlaczego. Także to jest takie nowum, którym żyjemy. Niestety my jeszcze nie odczuwamy zysku z tej farmy w budżecie, ponieważ farma i poszczególne turbiny zostały uruchomione w tym roku, w styczniu, oddane do użytku. Uruchomione w zasadzie w roku ubiegłym, natomiast oddane do użytku w styczniu. I to powoduje, że podatek będzie wpływał dopiero od roku przyszłego. Bo podatek przy takiej inwestycji jest płacony od początku kolejnego roku po uruchomieniu inwestycji. Ale na te pieniądze warto poczekać. Warto, tak. Warto, myślę, że one poprawią znacząco nasz budżet, który jest budżetem trudnym, tak jak budżety wszystkich samorządów. Ponieważ nadwyżka operacyjna, czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi jest bardzo niska. Minimalna. O jakich pieniądzach w ogóle możemy mówić, jeśli chodzi o te farmy wiatrowe? No tak szacujemy, że... To znaczy część z tych wpływów już do nas wpływa. Na przykład podatek za umieszczenie kabla w drodze to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. Także gdyby podsumować wszystkie dochody, to będzie to około... Myślę, że 1 400 000, może 1,5 miliona w przyszłym roku dotrze. Natomiast ta sama spółka w tej chwili zaczyna procedować nad uruchomieniem farmy, dużej farmy fotowoltaicznej również, gdzieś 30-hektarowej, 30-megowej tutaj na terenie. Wydzierżawione zostały grunty już gminy w przetargu. Również w tej chwili jest rozmowa o gruntach parafii. To będzie 20 kilka hektarów, plus osób fizycznych. Byłem na takim spotkaniu, gdzie większość z osób zainteresowanych wyraziła zgodę i podpisała umowy. Firma mówi, że to może zaistnieć w roku przyszłym, czyli to też będzie kolejny zastrzyk związany z farmą wiatrową, ponieważ zmienia się tutaj prawo w zakresie odnawialnych źródeł energii i będą dopuszczone takie rozwiązania, tak zwane rozwiązania hybrydowe, gdzie na jednym włączeniu do sieci będzie mogła być podłączona farma wiatrowa i farma fotowoltaiczna duża. Bo to lokalizacyjnie rozmawiamy o tym samym miejscu, który by... Nie. Lokalizacyjnie farma fotowoltaiczna będzie w okolicach stadionu, naszego stadionu za ulicą Polną. Natomiast no to w niedalekim oddaleniu, stamtąd akurat, bo do sieci włączenie następuje przy tak zwanym GPZ-cie, przy rozdzielni energii w Curynie i stamtąd jest blisko. Tam też blisko przebiega ten kabel, który idzie od farmy wiatrowej. W tym żyła gmina, zresztą te wiatraki widać z ogromnej odległości. Jadąc do Komarówki widzę te wiatraki, jadąc do Chuszczy pod Łomazami widzę te wiatraki. Jadąc do Sosnówki te wiatraki widzę. A Panie Wójcie, co z bieżących rzeczy w budżecie? Inwestycje, to jest bardzo ważne. Zgadza się, natomiast mimo tego, że ten budżet tak naprawdę jest ciężkim budżetem, to realizowane inwestycje to będzie blisko 18 milionów złotych. 17 niemalże i pół. Także, że będzie to ponad 40% naszego budżetu przeznaczonych w tym roku na inwestycje. To też do końca tak jest plan. Do końca nie wiemy, czy rzeczywiście tak do końca wyjdzie. Liczymy też, że niestety będziemy musieli się w jakimś tam stopniu zadłużyć.
Ale wkładem, tak, wkładem własnym niestety. Natomiast niegospodarnością by było nierobienie drogi, na którą dostajemy 7 milionów złotych, prawda? Więc w ten sposób myślimy. I co mamy w budżecie? To najważniejsze. Kończymy drogę Chorodyszcze-Łyniew. Część jest już zrobiona, część w tym momencie jest skończona. Ta od Chorodyszcza. Za chwilę będzie modernizowany, remontowany. Remontowany to też złe słowo. Powstanie od początku most między Wygodą a Wisznicami. Ponieważ ten most jest w bardzo złym stanie i zastanawialiśmy się, czy go modernizować, doszliśmy do wniosku, że nie, trzeba zbudować nowy. Więc firma lada chwila, nawet mówiło się o tym, że będzie to marzec, w marcu nie weszła, także spodziewamy się, że od początku kwietnia firma wejdzie i niestety będzie to duże utrudnienie dla mieszkańców, bo około 4 miesięcy minimalnie ta inwestycja będzie trwała. I będzie utrudnienie, ale będziemy mieli nowy most taki, po którym bez problemu będzie mogła jeździć i straż pożarna, bo niestety on miał ograniczenia tonażowe ten. Także że też czekamy na tą inwestycję dość mocno. Taką największą inwestycją to jest droga powiatowa, którą przejęliśmy, droga Dubica Polubicze. Niestety ogłosiliśmy jeden przetarg na całość drogi i nie dostaliśmy ofert takich, no one przewyższały niestety to, co mieliśmy. I jesteśmy na etapie ogłoszenia drugiego przetargu i zwrócenia się z prośbą do premiera o skrócenie tej drogi o kilometr. I w tej chwili uważamy, że w przetargu tej ofercie, która będzie, podołamy. Zresztą wspólnie ze starostwem powiatowym, ponieważ wkład własny jest dzielony 1:1. Także to też będzie bardzo ważna inwestycja, bo ta droga jest w tej chwili najgorszą drogą, myślę, że nie tylko powiatową w gminie Wisznice. I mieszkańcy bardzo czekają na jej modernizację. Kończymy realizację, w zasadzie są już w tej chwili odbiory dwóch projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, gdzie mieszkańcy dostawali instalacje kolektorów słonecznych, instalacje fotowoltaiczne i instalacje pieców w swoich domach, piece na pelet i piece na drewno, które się zgazowuje. I tak w zasadzie to zostaliśmy jeszcze z chętnymi na instalacje fotowoltaiczne i o to będziemy walczyli w kolejnym rozdaniu środków unijnych. I za chwilę podpisujemy umowę na realizację projektu z inwestycji strategicznych, z programu inwestycji strategicznych z Polskiego Ładu, w których tam, gdzie mamy pompy ciepła, tam zamontujemy instalacje fotowoltaiczne oraz w ZOL-u, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, będzie zamontowana pompa ciepła, instalacja fotowoltaiczna i magazyn energii. Także to też ważne inwestycje, ponieważ będziemy schodzili z kosztów. Warto w tym momencie również kilka słów powiedzieć o ZOL-u, ponieważ zamknęliśmy pierwszy rok funkcjonowania ubiegłym rokiem. Ten rok, poprzedni rok, pierwszy rok funkcjonowania ZOL-u nie zaczął się dobrze, bo zaczęliśmy funkcjonowanie w momencie, kiedy był COVID. Myśmy dwukrotnie mieli wstrzymane przyjmowanie pacjentów do ZOL-u. Niestety no nie mogliśmy rozkręcić działalności tak szybko. To się wiązało ze stratami finansowymi. Natomiast kolejne miesiące roku dowiodły, że ZOL przynosi zysk. Nie musimy dokładać, bo to jest założenie przede wszystkim. Żeby nie dokładać, ZOL nie musi przynosić nam zysku, ale dawać miejsca pracy i to jest założenie. Natomiast on przyniósł zysk, także że cieszymy się tym zyskiem. Miejsca pracy i miejsca tak. Osób, które potrzebują opieki. Przecież. Tak, w ZOL-u też trzeba powiedzieć, że jest kilkoro, nawet może więcej niż kilkoro, bo około 10 osób z gminy Wisznice, które potrzebowały takiego miejsca, takiej usługi, także że to też rozwiązywanie swoich problemów, które mamy. Oprócz tego w budżecie jeszcze, może nieduża, ale bardzo ważna inwestycja w warsztatach terapii zajęciowej i w ośrodku zdrowia będzie
zbudowana winda, której tam nie było i niepełnosprawni mieli problem z wchodzeniem na pierwsze piętro do warsztatu. W tej chwili ta winda będzie, jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargu. W ciągu 3 miesięcy ta winda powstanie i zostanie zamontowana. I to tak z grubsza o inwestycjach tych większych. Natomiast oczywiście jeszcze wdrażamy fundusz sołecki. To też są inwestycje. Pamiętajmy, że w naszej gminie to ponad 400 tysięcy złotych. To są wszystkie mniejsze inwestycje, które planują mieszkańcy Sołec, bo tak trzeba powiedzieć, my nie ingerujemy w zupełnie. Przede wszystkim są to inwestycje wsparcia remontów dróg. Tutaj większość środków idzie i to myślę, że we wszystkich sołectwach. Natomiast sołectwa również wypełniają te remonty innymi wydatkami. Wspierają na przykład szkoły stowarzyszeniowe i bardzo dobrze. Oprócz tego też zauważalne jest wsparcie jednostek OSP na takie potrzeby bieżące, tak. I takie największe. Również na przykład niektóre sołectwa, tak akurat w Wisznicach sołectwo przeznaczyło na kupno lamp solarnych środki. Ponieważ nie na wszystkich ulicach takie znaczy mamy oświetlenie, prawda? I w niektórych miejscach rozwiążą sprawę. Tak, rozwiążą sprawę lampy solarne. Przy cmentarzu zamontowaliśmy takie 3 lampy, już nowoczesne z funduszu, który pozyskaliśmy ze środków unijnych i trzeba przyznać, że one spełniają swoją rolę, bo lampy solarne zamontowaliśmy 10 lat temu i one niestety już świecą bardzo źle, ale trzeba przyznać, że postęp technologiczny w ciągu tych 10 lat jest ogromny. W tej chwili te zamontowane po pierwsze świecą dłużej, po drugie z dużo większą jasnością. Czy jest jakieś przedsięwzięcie, które być może Pan Wójt nie wymienił, a na które liczy, że jak w tym roku jeszcze wejdzie? Na pewno bardzo mieszkańcy, szczególnie rodzice i nauczyciele szkoły w Dubicy liczą na parking. I ja już wiem, że on wejdzie w tej chwili w tych zmianach budżetowych, przymierzamy się do niego, to wiem. Z innych raczej nie. Raczej nie spodziewałbym się realizacji innych inwestycji, raczej skupienia się na tym i wykonania tych, bo to jest i tak zamierzenie trudne w wykonaniu, bo inwestycji jest naprawdę za 18 milionów inwestycji jeszcze nie wykonywaliśmy w gminie Wisznice. Także jest to swego rodzaju też rekord i wyzwanie. Wisznice jako ośrodek subregionalny. Co Pan Wójt na to, żeby Wisznice zostały miastem? Nie mówię nie. Nawet uważam, że jestem coraz bardziej się przekonuję do tego pomysłu. Natomiast po pierwsze trzeba rozmawiać z mieszkańcami i to mieszkańcy muszą być przekonani. I to oni w większości muszą powiedzieć tak, chcemy, żeby to było miasto. Ja ten temat ruszyłem 5 lat temu i 5 lat temu były głosy przeciwne. I chciałbym uniknąć tych głosów przeciwnych i przygotować mieszkańców, usłyszeć ich zdania raz jeszcze. To mieszkańcy powinni zadecydować, a nie wójt, bo to głos mieszkańców przede wszystkim i on się liczy. Być może mieszkańców przekona to trochę na prestiżu nawet, że Łomazy będą miastem, bo tam chyba to idzie szybciej. Chyba tak. Rozmawiałem z wójtem Jerzym Czyżewskim. Rzeczywiście on mówi, że to idzie niespodziewanie. Troszeczkę niespodziewanie w kierunku bycia miastem. Być może to właśnie przekona mieszkańców. Panie Wójcie, Wisznice to również miejscowość położona u zbiegu dróg krajowych i wojewódzkich. Czy również tutaj jakieś sygnały, że i drogi krajowe, i wojewódzkie jakieś drobne inwestycje będą prowadziły na waszym terenie? Droga krajowa była poprawiana w jesieni ubiegłego roku i rzeczywiście widzieliśmy i zjazdy na nasze drogi były poprawiane, natomiast liczymy bardzo na poprawę drogi wojewódzkiej. Ja zabiegałem u pana marszałka kilkukrotnie
Nie wiem, czy zajdzie do, dojdzie do tego w tym roku. Jest na wyjeździe z Wisznic w kierunku Włodawy, jest taki nawet więcej niż kilometrowy, 2-3-kilometrowy odcinek praktycznie, no w złej kondycji. Chcielibyśmy, żeby to zostało poprawione i ja nadal będę prosił o to pana marszałka. Też warto dodać, że bardzo mocno koncentrujemy się nad tym, co będziemy robili w latach przyszłych. Siedzimy wspólnie z wójtami z Doliny Zielawy nad strategią rozwoju Doliny Zielawy, ale też konkretnie myślimy o tym, jakie inwestycje wykonywać, realizować. I na pewno kolejny projekt rewitalizacji, o nim myślimy. Ale też myślimy o tym, żeby jednak w momencie, kiedy widzimy, że ZOL daje nam miejsca pracy, daje nam też jakiś zysk, to myślimy o tym, żeby rozbudowywać ZOL, zdecydowanie być może tworzyć też mieszkania chronione, którymi również spółka Zdrowie w Dolinie Zielawy, w Zielawy, by zarządzała. Chronione to przede wszystkim myślimy o osobach starszych, takich, które sobie w środowisku już nie mogą same poradzić. I to planujemy w tej chwili, być może również opieka wytchnieniowa, to taka opieka, w której i mieszkania wytchnieniowe. Jeśli rodzina ma osobę niepełnosprawną, starszą i w pewnym momencie musi wyjechać, to chcemy stworzyć takie mieszkanie, by ta osoba mogła tam na przykład przez 2 tygodnie, miesiąc zamieszkać. Tym bardziej, że takie pomysły to oczywiście nowe życie budynkom, które być może stoją nieużytkowane w tym momencie. Być może takie są właśnie w terenie gminy Wisznice, po byłych szkołach szczególnie. Również po byłych szkołach, na przykład w Rowinach, ale też wiele przejęliśmy komisariat policji stary, prawda, który należy również przystosować i tutaj myślimy też o innych budynkach, które są, na przykład w rewitalizacji myślimy nad jednym z budynków w centrum, w którym kiedyś był sklep, i myślimy o spółdzielni, którą mogłyby otworzyć osoby, które mogłyby prowadzić na przykład tam jakiś punkt gastronomiczny. Także takie pomysły gdzieś tam mamy, na razie przelewamy na papier, czyli umieszczamy w strategii, a będziemy przelewali, czy przekształcali te pomysły i próbowali je realizować w życiu. Oczywiście wszystkie nie wyjdą, ale niech wyjdzie połowa. Drugi dzień wiosny, zbliżamy się powoli do świąt wielkanocnych. Panie wójcie, wesołych, spokojnych świąt. Przede wszystkim spokojnych. Odreagowania od życia codziennego, od tego pędu codzienności i przede wszystkim życzę wszystkim rodzinnych świąt wielkanocnych.